Dzień dobry, dzisiaj dosyć nietypowo, bo jesteśmy w Brukseli, stolicy Belgii, stolicy piwa i stolicy czekolady. Ale nie tylko po to tutaj przyjechaliśmy. Jesteśmy w Muzeum René Magritte, gdzie możemy obejrzeć największą wystawę jego prac w Europie. Muzeum Brukseli posiada bogaty zbiór prac liczący ponad 200 dzieł artysty. Ta multidyscyplinarna wystawa posiada liczną kolekcję obrazów, zdjęć, rysunków, rzeźb. Znaleźć tu można również partytury muzyczne, artykuły prasowe oraz filmy wyreżyserowane przez samego autora. Prace artysty wystawione na trzech piętrach muzeum są ułożone chronologicznie i poprzeplatane listami, fotografiami czy też innymi źródłami przybliżającymi sylwetkę autora. Każde piętro przedstawia inną część życia twórczości Magritte'a, dzięki czemu można prześledzić, w jaki sposób zmieniał się jego styl. René Magritte pod koniec lat 20. zaczął kwestionować tradycyjny język sztuki, szybko stając się jednym z głównych twórców surrealizmu w Belgii i poza jej granicami. Jak wiecie, surrealizm to kierunek sztuce, który negował założenia realizmu, klasycyzmu czy empiryzmu. Artyści podążający tym ruchem kreowali obrazy burzące logiczny porządek rzeczywistości. Często były to wizje groteskowe z pogranicza jawy i snu, fantazji i halucynacji. W mojej opinii surrealizm to taki pagrąg malarstwa i sztuki tamtych czasów, złamał obowiązujące konwencje i schematy. Jeżeli chodzi o surrealizm, to w Hiszpanii króluje Salvador Dalí, a tutaj króluje René Magritte. Wstęp do tego muzeum kosztuje 10 euro, chyba że macie mniej niż 26 lat, wtedy zapłacić tylko 3. Być w Brukseli i nie zobaczyć takiego muzeum, to jak nie być w Brukseli. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.